Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o kongresie samorządowym, który reklamujecie jako największą unikatową w skali platformę wymiany doświadczeń i kompetencji wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego. Zanim powiemy coś więcej o tym, chciałbym spytać, czy to prawda, że zostało bardzo mało czasu na rejestrację? Tak, zdecydowanie zachęcamy. Na stronie internetowej kongresopole.pl de facto zostało jeszcze 48 godzin, ale to już ostatnie chwile. Zachęcamy przede wszystkim przedstawicieli świata samorządu, ale także biznesu i nauki, tych, którzy są zainteresowani edukacją, tych, którzy są zainteresowani Odrą, dlatego że wiele tych tematów się na tym kongresie pojawiło i będzie z kim o tym dyskutować. Ale dlaczego warto się zgłosić i ile osób, jednostek, instytucji, firm już się zgłosiło? No, warto powiedzieć, że to jest jedna z tych imprez, dla której warto jechać i na drugi koniec Polski, i na drugi koniec Europy. Tymczasem mamy ją u siebie w Opolu i to jest fantastyczna wiadomość. Dlaczego warto? Dlatego, że po raz pierwszy mam do czynienia z tak szerokim spotkaniem świata samorządu ze światem polskiego rządu. Bardzo dużo żyjemy tym, co się dzieje w Warszawie, planem Morawieckiego, strategią Gowina, czyli z jednej strony rozwój państwa, z drugiej strony rozwój oparty o współpracę świata nauki i biznesu. Mówimy dużo o Odrze, mówimy o wyzwaniach edukacyjnych. Tymczasem zapominamy, że w wielu tych przypadkach bez samorządów to się nie uda. To jest bardzo śmiała teza i z tą tezą udaliśmy się do ministrów, żeby ich przekonać, że warto, żeby oni się spotkali ze światem samorządu, polskiego samorządu i żeby się spotkali akurat w Opolu. Żeby usłyszeli coś mądrego od tych lokalnych gospodarzy, tak? Wzajemnie, żebyśmy od siebie te mądre rzeczy usłyszeli. Ja przewiduję, że będą chyba jakieś napięcia, no, są jakieś wzajemne pretensje. To jak zwykle, na jakich odcinkach najbardziej iskrzy? Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, no, cały czas mówimy o jednym wielkim napięciu, jakim jest zarządzanie państwem, prawda? Czyli w jakim sensie jest rzecz niełatwa. Przeciąganie liny, także między władzą centralną a władzą lokalną. To jest chyba coś naturalnego. I teraz pytanie, co możemy zrobić, żeby osiągnąć efekt synergii tej naszej pracy. Bo ciężko pracuje dzisiaj rząd, ciężko pracuje samorząd. I teraz pytanie, co zrobić, żeby osiągnąć ten efekt współpracy, efekt synergii, który da nam pozytywny efekt. Samorząd są jakieś pomysły po obu stronach? Rząd przedstawił bardzo konkretne pomysły i my odczuwamy jako samorządowcy taką dyskusję w kraju. Samorządowcy są bardzo zainteresowani planem Morawieckiego, są bardzo zainteresowani strategią Gowina, dlatego że to są pierwsze od lat tak śmiałe plany rozwoju gospodarczego Polski. Jakoś obliczone na długi czas, tak ambitne. A na czym polega ich śmiałość? Co tak samorządowców urzeka w tej odwadze planów Morawieckiego? Czy po raz pierwszy odchodzimy od jakiejś poprawności europejskiej, poprawności politycznej, która nakazywała nam milczeć o polskim interesie narodowym, nakazywała nam milczeć o tym, czyli że trzeba... Rezygnujemy z polityki szklanych paciorków, tak? Jak to mówią niektórzy prawicowi publicyści? To porównanie jest dobre, dlatego że dzisiaj mi się też podoba. W Unii Europejskiej bardzo wiele się mówi o bardzo ciekawych zagadnieniach, tylko one są kompletnie nieprzystające dla obecnego etapu rozwoju Polski, prawda? Więc my chcemy... Pan zapytał, co takiego rząd mówi. No rząd w końcu mówi, no, musimy postawić na przemysł, musimy postawić na reindustrializację, musimy postawić na żeglowność rzeki Odry. No, to są te rzeczy, które my na Opolszczyźnie rozumiemy, o których my mówimy i wiemy, że tylko inwestowaniem w baterie słoneczne, solary, no, nie da się zbudować siły gospodarczej Polski. Mamy potężne zasoby węgla i trzeba po nie sięgać. To są takie przykłady, gdzie polski rząd wskazuje na priorytety, na które od lat wskazywali samorządowcy z terenu, szczególnie Górnego Śląska. I teraz mamy okazję, żeby ten ambitny plan Morawieckiego, ambitne plany z Jarosława Gowina skonfrontować z samorządowcami. Ministrowie się tego nie boją, bo to, że oni przyjęli do nas zaproszenie, czyli pan premier Morawiecki, pan premier Gowin i pani minister edukacji narodowej Anna Zalewska i minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk z całym zastępem wiceministrów, szefów urzędów centralnych. Oni przyjechali, bo przyjęli nasze zaproszenie do dyskusji, ale do dialogu, prawda? Nie do monologu. I myśli pan, że wasze uwagi, postulaty, wnioski będą wzięte pod uwagę, czy będzie to tylko takie gadał dziad do obrazu?
Nie, jestem przekonany, że tak, dlatego że dziad do obrazu gada już od dłuższego czasu. Tymczasem tutaj nie ma obrazu, żywi ludzie z tego obrazu wyszli do nas i siadają z nami do stołu i chcą z nami rozmawiać. I fantastycznie, że to się dzieje w Opolu, bo chcę to podkreślić, że to jest impreza ogólnopolska, że ona mogłaby się dobrze, równie dobrze odbywać w Szczecinie, Gdańsku czy Poznaniu, a odbywa się w Opolu i to jest fantastyczna okazja także, żeby mówić o polskich wyzwaniach. Ranga wysoka. Jeden wicepremier, trzech ministrów i to ważnych ministrów. Dwóch wicepremierów. Będzie i premier Gowin, i premier Morawiecki. No tak. Czy łącznie czterech ministrów konstytucyjnych, czyli szefów resortów. Wicepremierów. Tak jest. W zapowiedziach jest też pochylenie się nad nowoczesnymi technologiami oraz zaawansowanym procesem biznesowym. O jakich nowoczesnych technologiach mowa? Samorządy tym żyją od lat, to znaczy kwestia elektromobilności, którą dzisiaj bardzo mocno promuje rząd. Czyli autobusy na prąd. Na przykład, tak jest. W przypadku komunalnych spraw to są autobusy, chociaż oczywiście elektromobilność to też auta osobowe. Mówimy także o tym e-obywatelu. Mówimy także o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Czyli załatwianiu obywatelskich spraw w internecie, bez wchodzenia do urzędu. Chodzi o to, żebyśmy coraz mocniej weszli w to, co dzisiaj jest w wielu miejscach na świecie standardem, czyli że po prostu świat internetu jest niemalże równie realny, co świat rzeczywisty. I wydaje się, że samorządy w wielu miejscach idą w tym kierunku, także Opole przecież stawia na nowoczesność. Mamy przed sobą reformę systemu zamówień publicznych, czyli jak samorządy będą mogły zlecać i wykonywać pewne zlecenia, a także zlecenia własne. Niekoniecznie kryterium będzie po taniości. No nie, właśnie to jest cały szereg tych elementów, które... Wie tam, co takie kryterium powoduje, że później na przykład promocyjne przedmioty są bublami. Tak jest, no więc jest szereg problemów i małych, dobra, i wielkich. I takich naszych przyziemnych i globalnych. I myślę, że jest o czym dyskutować. Fajnie, że przyjeżdża też świat biznesu, który będzie się konfrontował ze światem samorządu i nauki i polityki. Panie przewodniczący, a jaki jest największy problem polskiej i opolskiej samorządności? Co to jest? Upolitycznienie, a może nepotyzm, kolesiostwo w tych mniejszych ośrodkach? Zależy od ośrodka. Mniejsze ośrodki, mniejsze samorządy myślę, że mają problem. Czy obywatele, mieszkańcy tych samorządów, bo to ważne, żebyśmy do tego sprowadzili, że samorząd to nie urząd, prawda? Samorząd to nie ratusz z prezydentem i przewodniczącym samorząd Rady Miasta. To radni i przedstawiciele rady. Definicja gminy to mieszkańcy zamieszkujący dany teren. I teraz problemem mieszkańców mniejszych miejscowości jest z pewnością gdzieniegdzie nepotyzm i jest problemem kwestia pewnych układów o charakterze towarzysko-biznesowym. Rodzinnym. W większych samorządach z kolei może tego jest mniej, bo jest większa transparentność ze względu na obecność mediów, natomiast organizacji pozarządowych. Ale tam z kolei mieszają politycy. Tu z kolei jest większe upartyjnienie w wielu miejscach. My na szczęście tego unikamy w Opolu i to widać ewidentnie, że to przynosi bardzo konkretne wyniki. Na koniec krótko, jak długo potrwa kongres, kiedy się zacznie i gdzie będzie się odbywał? Dwa dni, 17-18 października, o godzinie 14 rusza ten panel otwarcia z udziałem ministrów konstytucyjnych i do wtorku będą całym ciurkiem lecieć te panele z wybitnymi ekspertami. To jest wielka chluba i duma naszego miasta, że możemy dzisiaj gościć tych fantastycznych ludzi w Opolu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.